Komentarz geopolityczny jest 29 marca 2022 roku przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie dziś rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych pan Łukasz Jasina oficjalnie przekazał stanowisko polskiej dyplomacji w sprawie dyskusji na temat tak zwanej misji pokojowej na Ukrainie którą zaproponował wicepremier polskiego rządu pan Jarosław Kaczyński a cała konferencja prasowa całe wystąpienie rzecznika polskiej dyplomacji miał związek z wywiadem jakiego udzielił prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski wywiadu dla rosyjskich Mediolf. W tym to wywiadzie prezydent Załęski powiedział, że na razie nie do końca rozumie polską, polską propozycję. Zresztą tutaj dodał, że, że wyjaśniał, jak to określił polskim kolegom, że nie jest Ukrainie potrzebny zamrożony konflikt na, na, na terytorium właśnie Ukrainy. Co jest oczywiście zrozumiałe z punktu widzenia ukraińskiej racji stanu. Taki zamrożony konflikt byłby, byłby bardzo destrukcyjny i dla całej państwowości ukraińskiej i dla Narodu, dla narodu ukraińskiego. Rzecznik polskiego msz tłumaczył na specjalnie zwołanej konferencji prasowej, że całość tego wywiadu, jak to określił, była nieco bardziej skomplikowana. I tu właściwie nie byłoby nic, nic takiego zdrożnego w, tym, w tej interpretacji, ponieważ prezydent Zełęcki no, ma prawo. Formułować oczywiście ukraińską rację stanu, tak jak, tak jak rozumie to ukraiński establishment. Natomiast powiedział rzecznik prasowy polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych rzecz absolutnie skandaliczną, moim zdaniem. Tutaj myślę, że wypada zacytować całość, ja to przeczytam, a następnie będziecie Państwo mieli fragment tej wypowiedzi w wersji audio, wideo. Cytuję. Łukasz, Łukasz Jasina, pan Łukasz Jasina, rzecznik polskiego msz powiedział dziś 29 marca 2022 roku, to jest cytat. Jesteśmy do dyspozycji Ukrainy, jej decyzji, próśb, jej wniosków w tej sprawie. Jeśli nasi ukraińscy przyjaciele będą chcieli z tego planu skorzystać, pozostajemy do dyspozycji, podobnie jak w przypadku sojuszników. Jesteśmy tutaj sługami narodu ukraińskiego i jego próśb. Koniec cytatu. Szanowni Państwo, wysłuchajmy fragmentu tej konferencji. My jesteśmy do dyspozycji Ukrainy, jej decyzji, jej próżb, jej wniosków w tej sprawie, jeżeli nasi ukraińscy przyjaciele będą chcieli z tego planu skorzystać, pozostajemy do dyspozycji, podobnie jak w wypadku sojuszników. Jesteśmy tutaj sługami narodu ukraińskiego, jego próżb. Wypowiedź pana Łukasza Jasiny, rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, którą usłyszeliśmy dziś, jest wypowiedzią, która nie powinna mieć nigdy miejsca. Jest to wypowiedź, która jest absolutnie sprzeczna z artykułem czwartym Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wspomniany przeze mnie artykuł, punkt pierwszy, mówi wyraźnie, że władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu. Oczywiście mamy tutaj do czynienia w myśl ustawy z narodem polskim, w myśl ustawy zasadniczej z narodem polskim. No, chyba że polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaczyna wprowadzać nową interpretację konstytucji RP, gdzie władza zwierzchnia w Polsce należy do narodu ukraińskiego, bo tak można przecież interpretować wypowiedź pana Łukasza Jasiny. Kiedy polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych staje się sługą narodu ukraińskiego, no to trudno inaczej interpretować właśnie tę wypowiedź, jak to, że władza zwierzchnia w Polsce miałaby należeć do narodu ukraińskiego. No myślę, że tego typu wypowiedź jest absolutnie niedopuszczalna i przypomnę tylko, że nie jest to pierwsza skandaliczna wypowiedź tego rzecznika. Jak Państwo, jak moi słuchacze zresztą stali, doskonale wiedzą, bardzo krytykowałem wizytę pana ministra Zbigniewa Rała wraz z panem Łukaszem Jasiną, między innymi w końcu 2021 roku na Ukrainie i tolerowanie przez tę polską delegację banderowskich flag wywieszonych przed hotelem, w którym odbywały się negocjacje. Wówczas pan Łukasz Jasina w sposób niezwykle pokrętny, w sposób taki no niezwykle powiedziałbym uległy w stosunku do strony ukraińskiej próbował tłumaczyć właśnie te wrogie akty wobec państwa polskiego, Myślę, że warto zadać dzisiaj publiczne pytanie, w jaki sposób Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych interpretuje artykuł 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i warto zadać także pytanie publiczne do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, skąd taka postawa rzecznika prasowego polskiego MSZ-u, która jest postawą no, co najmniej dyskusyjną, co najmniej zastanawiającą od 2021 roku. Czy nie ma czasem jakichś nacisków ze strony obcych służb specjalnych, obcego wywiadu na właśnie Rzecznika prasowego polskiej dyplomacji. Uważam, że te pytania są jak najbardziej zasadne, ponieważ no, moim zdaniem bardzo mocno szkodzą dzisiaj wizerunkowi Polski, polskiej racji stanu, ale także bezpieczeństwu wewnętrznemu Rzeczypospolitej Polskiej. Tłumaczenia pana Łukasza Jasiny, które zresztą tutaj widzicie państwo w tym momencie na ekranie, to jest zrzut z konta na Twitterze, są absolutnie moim zdaniem niewystarczające. To jest, to jest oczywiście niepoważne. Tego typu tłumaczenia są kompletnie niepoważne od rzecznika prasowego Polskiego Ministerstwa, a zwłaszcza tak istotnego, jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych wymaga się pewnej powagi, pewnej klasy umiejętności wysławiania się, umiejętności powściągliwości, jeśli chodzi o dobór słów i przekaz, przekaz, także ten w takiej warstwie symbolicznej czy emocjonalnej. No, niewątpliwie ta dzisiejsza wypowiedź, moim zdaniem, nie koresponduje z polską racją stanu ani z polskim interesem narodowym. Dziękuję Państwu za uwagę.